istnieje cywilizacja, dorośli wykorzystują gigantogolfokręgle, by rozwiązywać spory. Bierze udział dwóch zawodników. Walczą, ale wszyscy wychodzą cało, to tylko gra. Król Kręgli. Dave, wyłożę teraz herbatkę na ławę. Jeśli wygram, zdejmiesz natychmiast ten wąs i złożysz go w tym dołku, który wykopałem. Jeśli przegram, zamieszkam w dołku obok tego, który wykopałem dla wąsa. To umowa stoi? Jasne, postaram się. Punktacja. Ostatni tor za 100 tysięcy punktów. Zanga bonga! Dave, całkiem dobrze ci poszło, wiesz? O, dzięki! Nie, Dave, to był sarkazm. Nie poszło ci. I wiesz co, Dave? Nie chcę cię tu już. Nie lubię cię. A wiesz dlaczego? Odebrałeś mi córeczkę. Doggy Daddy chyba musi pewne kwestie przepracować. Zamów sobie podwózkę i idź stąd. Szkoda... że w ogóle przyszedłeś! Ojej, nie, dziecko, to nie było do ciebie. Zdenerwował mnie Dave. Myślałem, że to jasne, bo zwracałem się bezpośrednio do niego, no. Nie chcę być niemiły, ale zachowuję się jak paproch w płatkach. Ja? Jak paproch? O, rety, nie jestem królem Kręgli. Jestem raczej królem Chały. Nie zasłużyłem na zwycięstwo. Doggy Daddy zbił lampę. Zasady Hogmar mówią jasno. To oznacza dyskwalifikację. Dave górą! No to już koniec. Tatuś bez córeczki. Mógłbym teraz zniknąć. Idziemy do domu, tato. To już niepotrzebne. Ogi, och, to ty! Och, myślałem, że już nigdy nie wrócisz. Moja mała gwiazdko, bardzo tęskniłem. Wiem, co ci poprawi humor. Tysiące buziaków! Och, moja córeczka! Och, wróciła!